Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, a w tej części powiem coś na temat symulacji płynów i konkretnie o modelu inflow-outflow. Chodzi po prostu o to, że płyn może przybyć albo odbyć na scenie. No może bez sensu trochę to tłumaczę, ale myślę, że i tak mi wybaczycie. Tak czy inaczej, mam tutaj domenę z poprzedniego tutoriala, który był poświęcony domenie, która jest policzona w bardzo taki zgrubny sposób, z dużą rozdzielczością, znaczy z niewielką rozdzielczością, rzędną 25. I ten płyn jest rzucony z obiektu o nazwie Fluid w prawo z prędkością 3 na osi X. Jeżeli ktoś chce zobaczyć dokładnie jak to wyglądało, niech obejrzy sobie tutorial poświęcony modelowi Fluid. I teraz chciałbym pokazać, na czym polega inflow. Mówiłem już w poprzednim tutorialu dotyczącym fluidu, że domena tak naprawdę musi wiedzieć, że płyn w środku niej jest skądś wzięty. I to jest pierwszy taki przypadek, kiedy mamy fluid, to jest objętość teraz brana pod uwagę, ale zamiast tego mogę spowodować, żeby do domeny płyn się nieustannie wlewał, żeby się do niej dostawał skądś. Mogę teraz ustawić dla tego modelu fluid coś innego niż fluid, to znaczy inflow. Inflow to jest parametr, który jest bardzo podobny, który jest teraz włączony. Można sobie nawet zakluczować to włączenie, a więc może być aktywny lub nieaktywny. I mam tutaj prędkość tego wpływu. Na początek może spróbujemy ustawić 0,0,0, a następnie domenę wybejkuje. Ona się bejkuje bardzo szybko w tym momencie, bo mam niską rozdzielczość. I zaraz zobaczymy, na czym polega zastosowanie tego parametru inflow i czym on się różni od zwykłego fluid. Bejkowanie się skończyło, teraz uruchamiam. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Mam tutaj coś, co ciągle kapie. Jest to zwykły element dodany i tego płynu delikatnie przybywa. Jest tutaj 250 klatek i jak widać niewiele nakapało, no ale gdybym zwiększył jego prędkość, to tego płynu przybywałoby znacznie szybciej, a więc możemy to zrobić. Na osi Z ustawię prędkość na minus 5 i wybejkuję całą domenę jeszcze raz. Uwaga, teraz się bejkuje. Tym razem troszeczkę wolniej, ponieważ płynu przybywa, a więc jest coraz więcej wierzchołków do liczenia. W przypadku tego obiektu inflow, on ma podobne ustawienia jak obiekt o nazwie fluid, a więc mamy tutaj inicjalizację pochodzącą z objętości albo z powierzchni, albo z obu tych rzeczy naraz. Mamy także prędkości wejściowe, mamy możliwość włączenia i mamy możliwość wyeksportowania tego obiektu w formie meshy. Możemy także zapisać sobie go w lokalnych koordynatach. W przypadku, kiedy potrzebowalibyśmy jakichś względnych rzeczy liczonych dla ruchomych obiektów. Już się bejkowanie kończy, w związku z tym mogę teraz odtworzyć animację i zobaczymy, jak to wygląda. Proszę zobaczyć, teraz ten inflow jest zdecydowanie inny niż poprzednio. Poprzednio tylko kapało, a teraz momentalnie prawie całą domenę napełnia mi, burzliwie płynąc prosto w dół. Gdybym miał lepszą rozdzielczość troszeczkę, moglibyśmy także zaobserwować eleganckie rozchlapywanie się tego płynu, no i jego kotłowanie się tutaj na dole. Na razie, ponieważ rozdzielczość jest niewielka, widzimy tylko takie rozchlapnięcia, które na samym początku powstają. No i to jest właśnie obiekt typu inflow. On po prostu dostarcza płynu, który będzie w domenie przebywał. Teraz istnieje również obiekt, który jest odwrotny w swoim działaniu. To może być obiekt, który nazywa się outflow. Jeżeli dodam do tej domeny jakiś obiekt, na przykład skopiuję sobie ten inflow, postawię go tutaj, to mogę go zmienić na outflow i teraz ten obiekt będzie zabierał płyn. A więc jeżeli on tutaj będzie, to mogę go ponieść troszeczkę wyżej, wybejkować całą domenę i zaobserwujemy, że on ten płyn po prostu będzie niszczył, będzie go usuwał. Jeszcze raz puszczam bejka, poczekamy chwilę, to znaczy ja poczekam, wy nie. No i zobaczymy, co będzie. Bejkowanie się już kończy, a więc myślę, że będzie za chwilę widać ten efekt. Mogę teraz odtworzyć animację i zobaczymy, jak to wygląda. A więc ten inflow generuje płyn, który pojawia się w domenie, a obiekt typu outflow powinien go usuwać. Zobaczymy, który z nich wygra. No i niestety nie zobaczymy tego, ponieważ czas symulacji jest zbyt krótki. 250 klatek nie wystarcza, aby to można było zaobserwować, ale już mi się wydaje, że tutaj pojawiało się coś na końcu, co przypominało usuwanie tego płynu. No, trudno powiedzieć. Spróbujemy w takim razie jeszcze raz, z tym, że teraz ten obiekt obniża troszeczkę po to, aby nie czekać aż tak długo i nie tracić czasu przy końcówce animacji. Przypuszczam, że może przy tej wielkiej prędkości wpływania ten obiekt inflow wygra z outflow. No ale zobaczymy. A więc jeszcze raz bake.
Okej, okay, całość została wybejkowana, ale myślę, że nadal nie zobaczymy tego efektu. Przyznam się po cichu, że podejrzałem w trakcie, a więc zjawisko będzie wyglądało teraz tak. Oczywiście mamy tutaj rozchłapnięcie się płynu, przybywanie. Jego jest coraz więcej. I w momencie, kiedy przykrywa swoją objętością tą kulkę, która zabiera płyn, wzrost wysokości płynu w całej domenie odbywa się znacznie wolniej. A więc tak naprawdę outflow działa, ale myślę, że z tą prędkością wypływu z inflow przegrałby. Także możemy zobaczyć, jak to wygląda. W widoku siatki widać, że domena okrąża jakby tamten obiekt, no i płyn tam po prostu znika, jest usuwany, a ten przyrost jest w wysokości tutaj spowolniony. Tak to wygląda od góry. Tutaj ten płyn po prostu znika. Mogę także kliknąć ten obiekt, go ukryć. Będziemy wtedy widzieli dziurę zamiast niego. I to jest to miejsce, w którym płyn po prostu jest usuwany. No i myślę, że to dokładnie tłumaczy, jak można używać takich dwóch obiektów. Oczywiście, jeżeli będę miał zbyt szybki wpływ, to ten obiekt typu outflow, który teraz mam ukryty, należałoby troszeczkę powiększyć, aby jego powierzchnia i objętość, którą on zabiera, skompensowała wpływ pochodzący z tego obiektu. Ok, myślę, że możemy podziękować za uwagę. No dobra, dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się.